Także witamy, witam serdecznie w kolejnym już meczu, już dokładnie nie pamiętam którym, ale kolejny mecz eliminacji. Ci teraz dzisiaj grają Albania z Węgrami. Na bramce Albania, Berisha, obrona to jest ich pięciu. Muzoni, Weseli, Dzimitsi, Kumbula, Kyszak, w pomocy trzech, Kalaku, Memuszaj, Abrashi, a na ataku dwójka napastników, Manaj oraz Cikalesi. Węgry wykonywały taki skład, formacja również 5, wyspieczyło obrócenie, to jest 5-4-1. Bronka Gulashi, obrona w Holendę, Szoloj, Orban, Lang, Bese, pomoc Szoboszy, Ziger, Nagi, Kalmar, a na ataku to był chyba Szoboj, jak się mówi. Teraz już dokładnie tego nie pamiętam, bo mignął mi ten skład dość szybko, one są przebijane. Zaczyna realizacja Albanii. Różne akcje, bramki padały. Zaraz to powiem. Nikolić z dystansu, zablokowany strzał. I piłka wraca do Albanii. Ziger. Zagranie do Nikolicia! I to jest bramka! 20 minuta meczu. Nikt się tego nie spodziewał. Nie wiem, co tam się stało. Czy piłka odbiła się od Albańczyka? I dopiero później trafiła do Nikolicia, czy on z tej wrzutki już to udało mu się uderzyć. Za chwilę zobaczymy powtórkę, która będzie dość ważna w tej sytuacji. Zagrali, nie pamiętam już teraz kogo, skrzydłowego, podejrzewam, że Kalmar był. A nie! Piłka doszła. Przepychali się tam, ale nie ma mowy o żadnym faulu. Nie jest to jakaś wybitna bramka, ale ważne, że pada. Na wślizgu to podanie było. Ciekawe jak on to zrobił. Ale ważne, że jest bramka i Węgrzy cieszą się z prowadzenia. I piłka leci z powrotem do Węgrów. Oj. Czy dobiegnie do tej piłki Kalmar, ale centymetr zauważyło o tym, o końcu tej sytuacji. I będzie aut bramkowy dla reprezentacji Albanii. Węgrzy dzisiaj doskonale grają. I kolejne zaraz zagranie, ale skończył to Berisha. Memuszaj utrzymuje się przy piłce obok bramki. 69 minuta i był kolejny strzał w Albanii. Wchodzi. Ziger. Nagi. Nikolić, teraz szansa! 2-0, reprezentacja Węgier wpieczętuje teraz właśnie swoje zwycięstwo, a Nikolić przybliża się do hat-tricka w tym spotkaniu. No i tak, reprezentacja Węgier zdobywa na pewno kolejne 3 punkty, chociaż jak to mówią, w piłce wszystko jest jeszcze możliwe. Zobaczymy, co się wydarzy, chociaż raczej nie zanosi się, żeby Albania jakoś znacząco zmieniła losy tego spotkania. Może teraz będzie, no raczej nie będzie raczej hat-tricka Nikolicia, bo widzę, że... A może jednak! Ale broni to Berisha, podszyzował plany jemu i teraz, no nie wiadomo, raczej nie będzie tego hat-tricka. Prawie była tutaj szansa! I kończy tą piłką, kończy ten mecz wybiciem piłki Orban. I wygrywa reprezentacja Węgier. Także to by było na tyle w tym spotkaniu. Do usłyszenia.